Jechaliśmy, jechaliśmy, szukaliśmy tutaj wzdłuż krawężnika miejsca na parking, żeby zaparkować samochód. DHL dzisiaj jest sponsorem naszego pokazu filmików. Ukrainka jeszcze będzie mnie uczyła, jak po polsku mam gadać. Jeszcze takiego nie było. Lada. Lada. Siemanko, dzisiaj ja wam pokażę, jak... Właśnie jak. Bierzemy ananas i jak za czubek i kręcimy go. Kręcimy go, kręcimy i kręcimy. I kręcimy, kręcimy, jak filmiki na YouTube. Kręcimy, 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 kręcimy. I co dalej? I teraz... Ania. Nie wiemy, czy z tego coś wyrośnie, bo to wyrośnie, jest suche. Wyrośnie, bo masz szczęście, masz mnie. Niekoniecznie ma być taka sama butelka, może być inna. Nie, koniec. Więcej wody. Albo... Nie, więcej wody. Dobra. I wsadzamy. Emilka, cześć. Nie. Wszyscy razem jesteśmy w domu, hurra! Jadę do swojego super najlepszego kolegę na świecie, Arsienia. W ogóle on ma na imię Arsieni, tylko że każdy Polak mówi Arsieni. Pa! Tak to się żegna u nas w Polsce. My z Olą jesteśmy w Polsce już prawie 5 lat, prawie 5 już. Tak czasami siebie łapię na tym, że sobie spokojnie jadę miastem bez nawigacji. Ja tak sobie przypominam, jak przyjechaliśmy z Mikołajowa, z Ukrainy i tutaj patrzyliśmy zawsze w aplikacji, jak dojadę, na te wszystkie kierunki, linii autobusowe, jak trafić, gdzie to się znajduje. Wsiadam sobie do swojego auta i bez żadnej nawigacji sobie jadę, jadę, jadę. A jakieś nowe miejsce, wystarczy, że jeden raz pojadę na nawigacji, a następnym razem to już jadę sobie bez nawigacji i pamiętam, jak dojechać, jak trafić. Już przejechałem na miejsce, na osiedle do swojego kolegi i pokażę wam, jak tutaj wygląda podwórko. Patrzcie, ile samochodów. Nie wiem, jak wam, a... Mi aż jest trochę za ciasno. Jaki masz numer? Zapomniałem. 7, kurwa, mam 7. Witam. Zapraszam. Siągę buty, kurciek. Jak to? Przecież jesteśmy w Europie. Mogę sobie w butach chodzić wszędzie. A proszę pana... No przecież w filmikach widziałem... No dobrze, ściąga buty. Do roboty od razu. Co ty masz? Jestem po pracy strasznie głodny. Specjalnie w domu nie jadłem. To jest sałatka. To dla mnie? Nie. A gdzie jest kiełbasa, którą kupiłeś? A co jest kiełbasa? Wyciskany soczek z marchewki i jabłka. Bardzo dobrze. Już tu namieszałeś whisky chyba, co? To ja rozumiem, prawdziwy ziomek zaproponował mi sok ze swojej szklanki. Patrzcie, jakie on jest brudne. A ty masz sok taki? Gruszki, śmietnika. Dawaj. Pyszne. Witamy wszystkich. Dzisiaj u nas program Polskie Auta. Polskie Auto. Dzisiaj mamy do obejrzenia Fiat Multipla 1.9JTD. Tak, to jest bogata wersja z poduszką powietrzną. A chciałbym pana spytać. Nie mam czasu. Stąd, na prawo jedziemy. O! Na prawo.
Słyszałem taką opinię, że Multiplo jest brzydka w ch... Ale na moim kanale nie wolno mówić brzydka w ch... Tylko nieładna. Nieładna w ch... Tak już o wiele lepiej, o wiele kulturalniej. Każdy sobie wybiera auto, które mu pasuje, a pozostałe auta dla niego nie są takie tak ładne. Widzę, że kto ma szacunek do siebie, do swojego życia, do rodziny, no zawsze wybiera Fiata. No to jest prawda taka. Dokładnie, to trzeba szanować siebie, oczywiście. Oczywiście, a bo... Multipla to jest, tak powiem, górna półka motoryzacji. Spokojnie, spokojnie. A gdzie śpieszysz, frajeru? Cebulak! Widzę, że szacunku nie ma. Jak ludzie patrzą na ten Fiat. Cześć! Dzisiaj macie niesamowitą okazję zobaczyć nasz vlog. Wyjątkowo nie zapomnieliśmy aparat w domu. No. Jaka fryzura, co? Jura ma najpiękniejszą fryzurę na ja świecie. Ja nie wiem, niby z Olą... Co? Niby z Olą nie mieliśmy żadnych konfliktów, ale nie wiem, po co ona mnie nagrodziła, za co nagrodziła taką przepiękną fryzurą. Prawie nie mieliśmy. Taką chciałem mieć fryzurę, a rzeczywiście i co z tego wyszło? Mam taką. No nic, nic, Ola. No kiedyś, mówiłam, kiedyś... że idź do fryzjera profesjonalisty. Mówię, że a nie, mi się podoba jak... Po co mi fryzjer profesjonalista, jeśli ja mam Olę profesjonalistę? No to nic, tak, Ola, nic. Zaśniesz, zaśniesz. Dobra, będziesz zasypiała w nocy i tą maszynkę do strzyżenia. Wiesz co, aż będę tak mocno nie śpię. Nic, spokojnie. Ja tobie też profesjonalnie wszystko zrobię. Ale masz czapkę niesamowitą. Emilka pyta, co to jest? Gdzie? Gdzie? Myszka pi pi pi. Gdzie jest myszka pi pi pi? Musimy aparat fotograficzny jakoś... Przykleić do ręki. Przykleić do ręki, no. Teraz jedziemy do kolegów. Przyjacieli. Nie wiem, zaraz przyjedziemy. Trochę... porozmawiamy i zobaczymy, czy to są koledzy w ogóle, czy to są przyjaciele, czy to są wrogi, obcy ludzie. Domknij mu drzwi. No domknij mu drzwi, ja bliżej podjadę. Pan nie zamknął drzwi. Emilka przynosi banan, mówi, że chce banan. Otwieram, ona jeden raz ugryzie i odkłada. A teraz je. Nie ma gdzie odłożyć. Tak dzieci robią. Ja chcesz? No to oddaj. Daj no, tata chce. Jura. Co, Ola? Nie ma co się podziwiać, bo małpy nie umieją prowadzić. Łapiemy muchy w paluchy. Robimy z muchy placuchę. Kładziemy muchy na blachę i mamy obok popachy. Matka pracuje w żłobku, to wszystkie wierszyki przynosi do domu. Musimy umyć auto, wiesz co? Nie, w żadnym razie. Wiesz, że brud na aucie, on chroni lakier przed uszkodzeniem. No. Tak. I jak coś tam, jakiś kamyk wleci, czy coś tam, to w to najpierw odpada po prostu, brud. No, błoto odpada. A tak jak masz czyste auto i co, kamyk jakiś wleciał i już masz odpadnięty lakier. Taki odprysk, wiesz? Odłupania się lakieru. Całkowite. Całe. A tak to też można myć auto, a można nie myć. Bo to tak jak z czołgiem, że warstwa błota powyżej 50 cm to samo odpada. Aha. I auto jest czyste. A ludzie... Wraz z lakierem. No, ale to też to już kwestia przyzwyczajenia się. A ludzie, wiesz, nie mogą się doczekać i jadą na młynie, wiesz?